Cześć, witajcie, z tej strony Grid. Dzisiejszy film miał się nazywać Jak zdobyć skrzynię ze 160 tysiącami kredytów z jednej ze stacji kosmicznych z... ze stoczni, dokładnie rzecz biorąc. W sumie nawet miałem go nagranego, bo nagrałem go przedwczoraj. Wczoraj. Po prostu, no, szedłem do pracy, nie miałem jak tego wrzucić. Zabrakło mi trochę czasu, żeby go wrzucić. I co? No i bardzo dobrze w sumie, bo Bethesda stwierdziła, że zacznie naprawiać błędy Starfielda, co się oczywiście bardzo chwali. Także chłopaki pomyśleli i stwierdzili, że ułatwią nam życie, naprawią te najgorsze, najbardziej uciążliwe błędy, które uprzykrzają nam grę, uniemożliwiają ukończenie niektórych misji, czy może sprawiają to, że nie można strzelać, nie pojawiają się twarze, głowy, ciuchy, broń, no nie wiem, no jest z czego wybierać, tak naprawdę, nie oszukujmy się, bo gra jest trochę dziurawa. Zresztą, jak widzicie, właśnie wskoczyłem sobie pod mapę, także możemy wciąż zrobić. No i co takiego zrobiła Bethesda? Z tych wszystkich błędów, które wymieniłem, wybrali dla nas ten, który z pewnością był najbardziej uciążliwy. Wybrali błąd, który tak wielu z nas wkurzał, praktycznie uniemożliwiając grę. Już wam mówię, o co chodzi, ale biorąc pod uwagę, gdzie jestem, zapewne większość z was już wie, o co chodzi. Skrzynie. Tak, Bethesda stwierdziła, że największym problemem tej gry są skrzynie, które no dzięki exploitom, co prawda, no tak, exploitom, sobie zbieraliśmy i mogliśmy dość łatwo zarobić kasę, nie? Czy to tam 1500 od tamtego sprzedawcy, czy tutaj amunicję i rudę od tego sprzedawcy, czy może na przykład skrzynię od naszego handlarza statkami. Jak widzicie, żaden ze sprzedawców nie posiada już skrzyni. Także ani tutaj, ani właśnie w stoczni statków, ani nawet na Akili nie będziemy w stanie wziąć sobie kasy, amunicji i tak dalej. Znaczy, nie żebyście to odebrali, że płaczę teraz, bo zabrali mi zabawkę. Nie, no, naprawiają grę, okej, fajnie, że naprawiają. Jestem w stanie to zrozumieć, bo no, nikt nie chciałby mieć dziurawej gry, pomimo że Bethesda jest z tego znana, nie? Ale się zastanawiam, jaki mózg wpadł na to, że to właśnie skrzynki wendorów są największym problemem. Już pominę fakt, że nie wpadli na to, żeby zwiększyć im zasób pieniędzy. Bo nawet jak z najprostszej misji wracamy ze sprzętem, to musimy odwiedzić 10 układów gwiezdnych, żeby móc to posprzedawać. Nie wiem. Po prostu kurczaczki, nie wiem. Także jeżeli chcecie sobie kupić statek za damkę, nie zrobicie tego. Jeżeli chcecie amunicję, musicie ją nabyć legalnie. Jeżeli
chcecie zarobić kasę, musicie latać od sprzedawcy do sprzedawcy, od sprzedawcy do sprzedawcy, żeby sprzedać sprzęt, który gdzieś tam na misjach pozbieraliście. Inna sprawa. Nie rozumiem tej decyzji, ponieważ nawet są mody, przy pomocy których możemy sobie dodać hajsu ile chcemy. A w sumie jak tu jestem, od razu sobie sprawdzimy inną sprawę, ponieważ... A nie, nie, nie sprawdzimy, bo... A może i sprawdzimy. Polecimy sobie do loży. Bo wyczytałem gdzieś, że... tak samo naprawili gablotę z manekinem i nie da się już go namierzyć przez... przez szparkę w drzwiach. No, zaraz zobaczymy. Wiecie, jestem zirytowany, bo naprawdę jest dużo rzeczy w tej grze, które wymagają naprawdę natychmiastowego ratunku. Ludzie mówią, że nie mogą strzelać. Ludzie mówią, że nie mogą ukończyć misji, że nie mogą rozpocząć misji. A oni pomyśleli, usuńmy skrzynię. To na pewno przeszkadza graczom najbardziej. Już inna sprawa, że zrozumiałbym to, gdyby to był multiplayer, nie? Nie, do manekina mamy ciągle dostęp, także tu była fałszywa informacja. Także na początku gry możecie sobie fajną zbroję zabrać. Ale żeby nie było tak strasznie, spróbujemy zrobić coś innego zamiast obrabowywania skrzyń. Weźmy sobie, polećmy gdzieś, gdzie będziemy mieli trochę miejsca. Weźmy sobie księżyc może. No i polećmy na niego. Nim wylądujecie, zmieńcie sobie ustawienia na bardzo wysokie poziom trudności, ponieważ to powinno nam dać dodatkowy bonusik. Weźmy sobie, wylądujmy gdziekolwiek, nie ma najmniejszej różnicy, gdzie wylądujecie. Wysiadamy i stawiamy sobie posterunek. Gdziekolwiek, naprawdę bez różnicy. Gdzie go postawicie. Przełączacie się teraz. Dobra, muszę. Muszę, bo się uduszę. Za bardzo mi się podoba, żebym go odpuścił. Thank you.
dokładnie, jak to wygląda. No to jest tylko A-klasa, ale Lipton. Ale coś większego się udało upolować. Dobra, jak już mamy nasz posterunek postawiony, wybieramy witryny. Wybieramy skrzynię na broń. Weźmy sobie tą największą i przełączamy na widok z góry. Nic nie ruszając, nic nie grzebiąc. Jak widzicie, postawiłem 8 skrzynek. Mam nowe przedmioty. Grendel, Mesher, mikrodziałko, spawacz łukowy. Żeby nie było, możemy spróbować to jeszcze raz. Weźmy na spokojnie. Postawmy sobie posterunek. Wybieramy największą skrzynkę na broń. Przełączamy na widok z góry. Wychodzimy, szybko zapisujemy, czytujemy grę. Gra wczytana, podchodzimy do naszej placówki i ją usuwamy. Jak widzicie, nowe przedmioty 7. Nie wpadło może nic konkretnego tym razem. Ale jest to sposób, żeby zarobić jakieś pieniądze. Na szczęście ciągle możemy... Co takiego możemy? Poczekajcie, sprawdzę tylko ustawienia gry. Ustawienia. Rozgrywka. Pamiętajcie, żeby sobie włączyć bardzo trudny, daje to największą szansę na jakiś tam dobry loot, nie? Wiadomo, ja tutaj tych skrzynek stawiam mało, bo mam tylko na 8 sztuk. Jeżeli będziecie mieli więcej tytanu i polimerów, tych skrzynek możecie postawić na przykład 50. Weźmy ponownie, postawmy sobie posterunek. Weźmy sobie skrzynkę. Przełączmy na widok z góry. Jak widzicie, ja tu muszę je przesuwać, żeby móc kolejne na nich postawić. Generalnie na poradnikach na YouTubie widziałem, że nie wolno ruszać. No, u mnie bez ruszania nie wychodziło. Wychodzimy, zapisujemy, wczytujemy. Thank you.
i usuwamy nasz posterunek. O, wampiryczny Equinox wpadł. Także no, nie mamy skrzynek, ale mamy... O! Tesla Werbel. Wampiryczny zwiadowczy Equinox. I spawacz łukowy. Także, trochę na wariata dzisiejszy film, ponieważ nie mogłem go nagrać wcześniej. Byłem w pracy i... I dupa. Ale... Na szczęście możemy zarobić pieniążki w ten sposób. Na szczęście czekanie na przykład w układzie Sol na planecie Wenus ciągle działa. Posterunek do farmienia XP też ciągle działa. W sumie to nie jest żaden glitch, więc nie rozumiem, czemu by miało nie działać, ale jeśli chodzi o BTSD, wszystko jest możliwe, więc czemu by nie, nie? Zabrali jedno, ale mamy inny sposób. Druga sprawa. Zabawne, że oba moje statki są tu zaparkowane. Zgłupiałem trochę przez to. Druga sprawa jest też na przykład dobrym sposobem do zarabiania farma narkotyków, czy tam lekarstw, jak zwał, tak zwał. Na to niestety będziemy potrzebowali skilla, także jeżeli będziecie chcieli to zrobić, będziecie musieli mieć botanikę rozwiniętą, chociaż na jeden punkcik. No, ale z farmą XP-ków nie jest to jakiś wielki problem. No, ale o tym wspomnę w następnym filmie. Także, o ile BTSD niczego nie spierdzieli znowu. Także, tak na szybciutko, tak na króciutko. Ja lecę w kimę, bo jestem po nocce. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia.